podziękować za to, że możemy w tych przestrzeniach się znaleźć. Dziękuję za pozwolenie, że jestem teraz profesor. Że możemy tu pokazać trzecią edycję naszego projektu OKO. OKO, czyli akronim od słów Ostrawa, Katowice, Opava. Jestem od razu, że możemy Wam tutaj pokazać trzeciej edycji tej serii OKO, co się Ostrawa, Katowice, Opava. Chciałem wszystkich Państwa bardzo powitać. Chciałem też powitać i gości z Polski, którzy do nas przyjechali, a jest to pan Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowic. Rad bym powitał z Polska. Jest to pan Krzysztof Pieczyński, członek Rady Miasta Katowic. Łukasz Borkowski, również z Rady Miasta Katowic. Także z tej Rady Miasta są jeszcze pan Adam Szymczyk, pani Krystyna Panek, pan Adam Łyski z Wydziału Promocji, któremu też bardzo dziękuję za wszelką pomoc, której mi udzielił przy organizacji. Natomiast nie jesteśmy tutaj tylko sami. Chciałbym też bardzo powitać pan Martin Bernasz, członek Rady Miasta. Pan Dawid Witosz, również członek Rady Miasta. Oraz pan Zdenek Sadowy, który jest kierownik Wydziału Promocji Zagranicznej, tak jak pan Adam Mózgi, tak jak pan Polska. Chciałbym też bardzo podziękować i pani Hanie Skurowej, która też gdzieś tutaj jest, a tu jest nam która to wszystko wytrzymywała, to wszystkie kontakty ze mną i też bardzo mi pomogła przy organizacji. Która moc mi pomogła przy organizowaniu tego udalosti, a miała cierpliwość ze mną. Ale tego wszystkiego by nie było, gdyby nie trzy osoby, które zgodziły się uczestniczyć i pokazać swoje prace, a są to. Teraz odwrócimy to oko troszkę. Jest to pani Marcela Braszkowa, która pokazała swoje prace w technice komunikacyjnej. Dodaliśmy to samozrejmie bez autorów, także pani Braszkowa. Tak, pani Braszkowa reprezentuje dzisiaj Opavę. Jest też pani Iwa Krupicowa, która reprezentuje Ostrawę i jej grafiki i litografie będziemy pan podziwiać oraz tutaj na końcu. Natomiast Katowice reprezentuje Rafał Skunkiewicz, którego fotografie są tutaj za nami, a przed nami. Bardzo bym poprosił w takiej kolejności, jak wymieniłem, żeby nam najpierw pani Marcela Naszkowa, a potem pani Iwa Krupicowa, a na końcu Rafał Krukiewicz, żeby opowiedzieli o swoich pracach, żebyśmy doskonale zrozumieli ideę. A radny pozwala pani Miasta, aby nam przybliżyli ideę swojej pracy. No i ja sobie robię radę, że jestem na tym możliwości ustawowa. Dziękuję panu, no to jest tak pięknie, to jest najlepsze. Dziękuję za możliwość. Tak bych vám chtěla říct, že se mi to tady hrozně líbí, že to je taková ucelená výstava, že ty fotky černobílé se hodí k tomu, té černé, černobílé grafice a ta moje tvorba se k tomu taky hodí. Teď bych vám k tomu něco chtěla říct. Já jsem chtěla... Aha. To je rozumí všichni. Moc děkuji za přivezení mých práv, že se hlavě pana Kadušov. A taky bych chtěla říct, že... Że bardzo dziękuję panu Kadyszowi za powierzenie moich prac. Chciałam zauważyć, że bardzo to do siebie pasuje, także czarno-białe fotografie z grafikami świetnie pasują do moich prac. Teraz bym chciała powiedzieć w tej mojej tworbie nieco. Jak jsem dělala nějaké soubor v velké výstavě, tak jsem mě tiskla struktury. Já jsem grafik, především grafik. A teď jsem zkoušela tisknout špagáty, hadry, šňůrky, tu folii bublinkovou, všechno se mi povedlo. A pak jsem vzala jednu a začala.
zaczęłam sen, aha. Także, ponieważ jestem grafikiem, więc kiedy przygotowałam tutaj pracę na tą wystawę, próbowałam drukować różne tworzywa, czyli sznurek, materiał, różne, nawet folię tą welwową. No a tak sens jest to takie sidło, taką długą wielką, a zaczęłam sen wichać do papieru z tym, że budu z toho dělat strukturu, taky pisklo. Jenom się to mnie nie wyszło. A później próbowałam grubą igłą, takim przydłem, robić dziurki właśnie, żeby tworzyć strukturę, ale to mi się nie powiadało. Ale kto dělá výkonnou činnost, tak ví, že vždycky ho něco nového napadá a napadne a když to něco napadne, tak musí pokračovat tom dál. A tak jsem vlastně využila toho, že jsem dělala to dírkování a teď jsem si to vymýšlela tak dlouho, až z toho vyšlo písmenko, nejprve jsem dělala kruh. Także każdy, kto tworzy, wie, że kiedy przyjdzie nowy pomysł, to trzeba to wykorzystać i w tym dalej jakby kontynuować to. Więc jak tak dziurkowałam, tworzyłam, aż powstał wielki okrąg. Pak se mnie podarzyła, a pak se zaczęła robić pismenka. Później powstał trójkąt, a później zaczęłam robić litery. Jenom się to nie tak jednoduchy, to si musíte, aby ty teczki byli pravidelne, tak si to musíte rozrastrować, a do těch kutiku po pół centymetru si to hezky propichávalo. Nie jest to takie łatwe, ponieważ wszystko to trzeba rozrysować i dokładnie do tych punktów co pół centymetru robić te dziury. No a protože to bylo tak te dva dni trochu, tak jsem to musela doplnit kresbou, a vidíte to, že to je vlastně černo-bílá taková struktura s kresbou. No a potom jsem ještě pokračovala dál, že jsem vyřezávala papír, potom jsem si dávala zlatý nebo i barevný papír a taky jsem si to začala tak jako tvořit. A ono by to šlo dál a dál, protože člověk jak tvoří, tak tvoří pořád by něco napadá. No. Tak, dopełniłam to później lub jakimiś rysunkami jeszcze. Albo właśnie, jak Państwo widzieli, różnymi kolorowymi kartonami, papierami, ale tych pomysłów narastało, przybywało, więc ci, którzy tworzą, wiedzą, że jak się zacznie, to to idzie dalej i dalej i dalej. No, a te wszystko. To jest wszystko. Jeśli jakieś pytania, to zapraszam.
Ja bym chciał tylko powiedzieć, że tamten... tamten zestaw, który jest tak bogaty w informacje, w treść, a ma przewrotny tytuł, nic tam nie ma. Teraz będzie chciałabym nam pokazać na tę serii, gdzie Pietakowa w opasach, też w opsach, a meduje się, nic tam nie ma. Ale tu już każdy z Państwa zobaczy, że tam jest bardzo dużo. To się mówili, że tam to jest. Teraz będę Pawła Klimkiewicza. Ja się też troszeczkę odsunę na to, żebyście Państwo mogli zobaczyć cały zestaw, żeby opowiedział nam o tym dokumencie fotograficznym, który tutaj mamy. Proszę Pana fotografa, by nam troszkę to przedstawił, więc posunę mać dobrze na to widzę. Dobry dzień. Ja będę głównie po polsku, bo tylko teraz ja dla mnie to wielka przyjemność tutaj z Wami i z Panami wystawować, także dziękuję moc, a teraz będę mówił po polsku. Dziękuję bardzo za zaproszenie i to są zupełnie inne prace fotograficzne, jak sami Państwo widzicie. Chciałem pokazać na tych zdjęciach trans, w który wpadają uczestnicy IMU, czyli Inter Extreme Masters, turniejów Mistrzostw Świata w Katowicach komputerowych. Także taky moc děkuji za pozvání. Představuji tady svoje práce, na kterých jsem chtěl zviditelnit trans, do kterého se dostávají účastníci mezinárodního turnaje v počítačových hrech. Je to impreza, z které Katowice slynou už na světě. Na místě ogląda to v ubiegłym roku 175 tisíc lidí naživo i 5 milionů lidí v internetě online. Je to už obrovská událost, kterou Katowice jsou slavné. Sleduje to živě tam na místě 175 tisíc lidí a 5 milionů diváků online. Je to impreza, na které nagrody sięgají 2 milionů dolarů. I na místě je bardzo, bardzo kolorovo. Já celovo odrzuciłem ten kolor, aby pokazat emoce i oči, které towarzyszą graczom i publiczności. Takže jedná se tam o odměny v řádech 2 milionů dolarů. Je to událost, která je obrovský, moc barevná a já jsem náspal ty barvy vynechal, abych se spíše soustředil na ty emoce, které tam hrají roli. Dla nás je to často nezrozumělo, jak člověk může grát při komputeři, kde se jde za to 2 miliona dolarů. Jak człowiek może wyłączyć się zupełnie i nie słyszeć, co dookoła niego się dzieje. Po prostu on przekracza granice światu, przechodzi do świata naszego, świat wirtualny i po prostu tam znika. Taki mamy dzisiaj świat. Także może to się zdać niepochopitelne, jak to możliwe, że ludzie dostają prostu 0,5 miliona dolarów za to, że właśnie kołkają do počítače, ale jest to nieco nevysvětlitelného, kde oni se opravdu dostávají do té virtuální reality a přistupují jakoby ze světa do světa. Zdjęcia celowo realizowałem na długich czasach migawki po to, aby pokazać pewnego rodzaju ruch, bo czasami te osoby poza oczami niewiele się ruszają, tylko i wyłącznie ruszają się na przykład dołonie na wyrazuszach. Na schvál jsem zvolil takovou tu techniku pro ten delší čas nasvětlování, abych ukázal tam ten pohyb, který nikdy tam nepatrný, protože oni jakoby se nehybou, ale nějaký ten pohyb tam někde je. Życzę miłego oglądania i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję też Państwu i przyjaciołom z Czech, z Urzędu Instytucji Kultury oraz naszym przyjaciołom z Urzędu Miasta z Katowic za taką fajną, dużą delegację, że tu jesteście, że dzięki Wam jest już fajnie. Dziękuję za pozwanie, hezkou podívaną, a taky dziękuję moc za hosty tady z Katowic, którzy nas taky tady podpořili swoją návštěvou. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko dodać, że ten zestaw, który na końcu pokazuję, to jest troszkę rozszerzony zestaw, za który dostał pierwszą nagrodę na tegorocznej edycji konkursu fotograficznego Śląska Fotografia Prasowa, więc jest zwycięzcą tego konkursu. Także chciałem jeszcze naznaczyć, że tato serie jest właśnie wytyczna. Tady pan fotograf obdrżał
první cenu za fotografii novinářskou v soutěži v Katowicích. A je to konkurs, který biorą zarówno z Polski, jak i z Czech. Je to soutěž, které se zúčastní fotografové z Polska a z Czech. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć kilka słów, skąd się wziął w ogóle projekt OKO. Jest to taki projekt, ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, Ostrawa i Katowice to są miasta partnerskie. Niestety Katowice z Opawą mają tylko współpracę, ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby i tam było partnerstwo. Jeszcze bym chciał parę słów k temu projektu OKO. Jak dobrze wiemy, Ostrawa i Katowice są partnerskie miasta. Z Opawą taki mamy kontakty, ale to wszystko na cestie k temu, aby tam zniknął trzeba z to partnerstwo. Między Katowicami, Opawą, Ostrawą jest dużo działań, także kulturalnych, ale dużo działań sportowych i na innych płaszczyznach. Mezi tymi třema městy je dost různých aktivit, které vznikají nejenom uměleckých, ale takových sportovních. I mě jako członkowi Związku Polskich Artystów Fotografików zabrakło takiej czysto kulturalnej imprezy o takim wymiarze, gdzie się skupiamy tylko na kulturze. A mnie jakoby przedsedowi Polskiego Združenia Umielców chybielał nieco, gdybyśmy się soustawili jedno na to umienie. Któregoś dnia przyszedł mi właśnie pomysł, tym bardziej, że jak już powiedziałem, akronim od słów Ostrawa, Katowice, Opawa to jest OKO. W czeskim i w polskim języku to znaczy to samo. To OKO nam służy podczas fotografowania, podczas tworzenia grafik, litografii, czy też innych dzieł sztuki, ale także podczas odbioru, więc wszystko nam się idealnie układa. Także odsuć taki powstał ten nazew. OKO, samozrejmie ten akronim od tych prwnich pismenek, ale OKO właśnie używamy k temu, abyśmy się na to wszystko dziwali, abyśmy wydzielali te fotografie, abyśmy to tworzyli, także wszystko krasne sedzi. I dzisiaj mamy już trzecią edycję, ponieważ pierwsza edycja była w Katowicach w 2017 roku, druga była w zeszłym roku w Galerii Cooper w Opawie. Dzisiaj z radością możemy się spotykać w Ostrawie. A to już jest trzecia edycja z tego serii. Po pierwsze w roku 2017 my się spotkali w Katowicy, w 2018 w Opawie, w Coupe, w Galerii Coupe, a dneska z radości się widzimy tutaj w Ostrawie. Już wszystkich Państwa zapraszam w przyszłym roku znowu do Katowic, bo tam w galerii naszej Związku Fotografików, tam zrobimy czwartą edycję. A już dneska Was zwu na przyszły rok do Katowic, gdy będzie czwarta edycja tego projektu. I na koniec, żeby nie przedłużać, z mojej strony, ja bym tylko jeszcze chciał powiedzieć, że oczywiście używamy dzisiaj oka, ale też będziemy używać ucha, ponieważ są z nami, jest z nami dwoje wspaniałych muzyków. Eliszka Kichnerowa, która nam gra na akordeonie. Oraz Bogdan Zaręża, który gra na keyboardzie i na klawiacie. Dzisiaj zapomnijmy na ich ucho, ponieważ mamy tutaj z sobą zbiorę budowniki, także będziemy można spuszczać. Ja dziękuję panu Arkadiowi. A jak byli z začátku jmenováni hosté, kterých si vážíme, i přítomnosti tady si vážíme, tak bych ještě doplnil jedno jméno. Je potěšením, že zde můžeme přivítat i vedoucího kanceláře primátora statutárního města Ostravy, pana magistra Michala Bojera. Těší se, že mezi gosťami dzisiaj jsou pana kierownika kanceláří prezidentské tutaj města Ostravy. A už jsem se trošku zmínil, že včera byla druhá část Česko-polských dnů, ta sportovní. Včera měliśmy druhou část Polsko-českých dní, tom část sportovou. A trochu v tom sportovním duchu zatím probíhá i moderování této výstavy, v tom smyslu, že nejdříve uvádíme hosty a pak teprve domácí. A teraz trošku tak sportovo máme i tutaj, bo najprv představujeme gosti a później dopiero tutaj osoby, které jsou v domu. Já teďka v jednom bodě poruším toto pravidlo záměrně. A teraz trochu v tom zásadě tutaj zlomě. Protože Česko-polské dny, 19. ročník, od počátku se může opírat o výraznou podporu vedení obou měst. Bo Česko-polské dny od samého počátku, už po raz 19. těší se velkým vzpartěm obou měst. A jak už teda nyní víte, i dnes jsou tady přítomní zástupci vedení obou měst. A i dzisiaj můžeme tutaj gościć zastępców z rady obou měst.
A za město Ostrava máme tady člena rady města, který navíc je místostarostou obvodu, tohoto obvodu, v jehož budově nyní stojíme. I vidíme tutaj, vítáme dzisiaj tutaj członka rady města a rovněž tež viceprezidenta części města, to jest troszkę inaczej w Czechach, który tutaj właśnie urzęduje w tym budynku. Takže dovolím si pozvat pana Vítoša, aby promluvil za město Ostravu. Takže zapraszam pana Vítoša tutaj za město Ostravu. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na půdě malé radnice centrálního obvodu Moravská Ostrava Přívoz. Takže vítám państwa tutaj v malém ratušu části města Moravská Ostrava Přívoz. Je to skvělé si takhle, dá se říci, z úřadu, z kanceláře odskočit, dá se říct, do galerie. To bardzo przyjemne przejść od razu z biura do galerii. A doufáme, že spolupráce z Generální Německa se v tomto ruchu dále rozvíjet. A máme naděje, že spolupráce artistická bude dále v tom ruchu rozvíjet se, kontinuovat. Chtěl bych taky omluvit paní starostku, která nemá to štěstí, tu příjemnost tady sama být, protože je v hlavním městě v Poslanecké sněmovně. Chciałam też przeprosić za to, że nie mogła tu z nami być. Jest tutaj nieobecna pani starostka, która musiała niestety jechać do Pragi. Bo my politycy wiemy, że polityka nigdy nie śpi. A my politycy wiemy, że polityka nigdy nie śpi. No. Gdy jsem tady posłuchał naszej umilce, którzy tady wystawi. Kiedy słuchałem tutaj naszych artystów, którzy mają tutaj wystawione swoje prace. Byłbym strasznie rád, gdyby hezká, kvalitní grafika se dostala i do ulic našich měst, kde bojujeme s reklamní spoj. Bardzo bym byl vděčný, kdyby dobrá, vysoké jakosti grafika dostala by se do ulic našeho města, kde walczymy s reklamou. A co se týče fotografií, tak vzhledem k tomu, že na Stravě v roku 2000 jsem hodně času strávil podobně. A ponieważ, jeżeli chodzi o fotografię, to ponieważ w roku 2000 dużo czasu spędziłem podobnym sposobem, jak tutaj widać. Tak, bych się moc nie bał, myślę, że to wszystko dobrze dopadnie. Także nie boję się tego i mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. A jeśli w Katowicach ta akcja się bude dalej, tak to úspěšně rozwijać. A jeżeli w Katowicach ta działalność, czy ta akcja, będzie impreza będzie dalej się rozwijać? Tak si myslím, že doženeme Asii, kde jsou normálně televizní kanály 24 hodin denně, tak si máme na Eurosport, tak vlastně jdou tyhle ty. Takže možná dogoníme Asii, kde 24 hodin na dobu mají kanály televizní, kde se prostě to děje hráč. My máme štěstí, že se dneska můžeme potkat, ale analogově. Ale my dzisiaj się cieszymy, że możemy się spotkać w wersji analogowej. Coś určitě ten wirtualny świat nigdy. A to nigdy nie zastąpi tego wirtualnego świata. A teraz przepraszam, ja mam taki super power, że mogę mówić po polsku, ale pani mi tu ten super power po prostu zabrała. Przepraszam. Także... Ja się udziałam. Děkuji zástupci města Ostravy a věřím, že i ze strany katovické uslyšíme, že podpora tomuto setkávání lidí z Katovic a z Ostravy bude pokračovat i v dalších letech. Nechci tím slovat přímo slova do úst panu Matěji Biskupskému, ale kdyby to řekl, nebyl se zlobit. Takže jeżeli pan Matěj Biskupský potvrdí to, že i město Katovice budou wspierać také działalności, będziemy bardzo szczęśliwi, ale nechce mu to wkładać do ust takich słów. Szanowni Państwo, panowie radni, ja nie mam takiego powera i nie będę mówił po czesku, będę mówił tylko po polsku. Znaczy nie hostę, ja takowy power nie mam, jak mówię czeski, tak sobie to polski. Przede wszystkim bardzo uprzejmie dziękuję w imieniu miasta Katowice i w imieniu moich koleżanek i kolegów za zaproszenie tutaj na to wyjątkowe wydarzenie. Zaprawę moc dziękuję za pozwanie na tą krasną tady udalość, a taki za moje kolegi. Nie będę ukrywał, że fakt, że dzisiaj się tu znajdujemy, jest powodem dla nas to bardzo wielkiej dumy i satysfakcji. Nie skrywam, że jest to dla nas wielka duma, a taki uspiech. Intencją urzędników, polityków
jest to, aby tworzyć dobre ramy i dobrą płaszczyznę do współpracy. Takže jako záměrem politiků, úředníků je to, aby stvořit perfektní rámy pro spolupráci. Dzień včerajší, dzisiejší jest pewnego rodzaju kwintesencją tego, co my wyobrażamy sobie i chcielibyśmy państwu udostępniać. I fakt, że znajdujemy się tutaj, jestem przekonany, najlepiej dowodzi o tym, że ta współpraca i przyjaźń pomiędzy naszymi miastami jest cały czas pogłębiana. Takže ten včerejší a dnešní den je vlastně znázornění toho, kam celíme a po čím toužíme. A doufám, že to je dostačující důvod na to, že určitě je to, je to tam, kam, kam míříme. I oczywiście, že mogę zapewnić i robię to z wielką przyjemnością i zaszczytem, že jako miasto Katowice bardzo chcemy pielęgnować tą naszą współpracę na polu formalnym z miastem Ostrawa, gdzie od 1996 roku jesteśmy miastem partnerskim, no a z Opawą nadal zacieśniają współpracę, być może, która doprowadzi kiedyś do tego, że również będziemy miastem partnerskim. A z radości muszę potwierdzić, że samozrejmie te wstachy, które mamy z Ostrawą jakożto partnerskim miastem od roku 1996, samozrejmie będziemy w tym pokraczować, a mamy nadzieję aj zlepszyć te wstachy, zbliżyć wstachy z Opawą. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Pan Rafał jako ten przedstawiciel tej polskiej, katowickiej strony zaprezentował coś, co dla nas jest bardzo ważne, czyli wydarzenia kulturalne, sportowe, które na terenie Katowic się odbywają. Jestem rad, że Pan Rafał tutaj przedstawił nam zrovna nieco, co pro Katowice jest takowe wyznaczne, to znaczy kulturni, sportowni udalności. Chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do Katowic, bo jestem przekonany, że tego typu wydarzeń, które można w tak fantastyczny sposób uwieczniać i czerpać pewnego rodzaju inspiracje do dalszej swojej działalności artystycznej, w Katowicach jest bardzo dużo. A wszystkich Was bych moc rád pozwał do Katowic, protože takowych różnych udalostí, które są zarówno inspiracji pro tvorbu, jest w Katowicach dost. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie i nie będę ukrywał, że chciałbym jeszcze trochę tak bardziej prywatnie podkreślić i podziękować, ale pogratulować również panu Arkadiuszowi, który no jest z Katowic, jest z Katowicami bardzo mocno związany, co jest dla nas tym bardziej powodem do dumy, że to artysta fotografii dziś jest kuratorem tej fantastycznej wystawy. Jeszcze jedno moc dziękuję za pozwanie, a rad bych tady jeszcze wyzwał pana Arkadiusza, który jakoś to grafik a fotograf z Katowic je kuratorem tego wystawy, za co jesteśmy niesmiernie radzi. Przekazując Państwu serdeczne pozdrowienia od pana prezydenta Marcina Krupy, życzę wszystkiego dobrego i serdecznie zapraszam do Katowic. Taki wyrzucuj wielce wzięli pozdraw od pana prymatora Marcina Krupy, a wszystkie serdecznie zwołuj do Katowic. Dziękuję bardzo.